Witam. Rozmawialiśmy przed kwadransem. Zgadzam się. Może pan liczyć na dostawę jeszcze w maju. Oczywiście. I tak jak się umówiliśmy, $3 za sztukę. Do widzenia. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. To będzie dobry interes. $3 za sztukę. Znakomicie. Policzmy jeszcze raz. 2000 sztuk po 3 dolce to jest $6000. Dolar to 2 mońki. 12 tysięcy mońków za 2000 sztuk. Znakomity interes. U nas dostałbym najwyżej 5,5 mońka za sztukę. W sumie 1000 mońków do przodu. Znakomity interes. No i masz ci los. A miało być tak pięknie. Do chrzanu z tym eksportem. Miałem dostać w sumie $6000 i dostałem. Ale liczyłem, że $6000 to 12 tysięcy mońków. A ostatnio cena dolara spadła. Dolar kosztuje teraz tylko 1,5 mońka. I po wymianie dolarów na mońki otrzymam jedynie 9 tysięcy mońków. Gdybym te koła sprzedał w kraju, miałbym 1000 mońków więcej. Zły interes. Straciłem na tej transakcji. Oj, źle bardzo. Idę do domu. Co ci jest, kochanie? Lepiej nie mówić. No ale powiedz. Straciłem dziś sporo pieniędzy. Wyeksportowałem koła za granicę. Zapłatę otrzymałem w dolarach. Liczyłem na zysk. No ale w czasie realizacji zamówienia doszło do aprecjacji mońków i po wymianie dolarów na naszą walutę otrzymałem mniej niż sądziłem. No nie rozumiem. Jak to się stało? Zwyczajnie. Kurs naszej waluty wobec innych walut ustalany jest na rynku. No kurs, czyli wartość. Na rynku bardzo wiele przedsiębiorstw, ludzi, instytucji handluje walutami. W wyniku tych operacji, w zależności od popytu i podaży, ustala się ceny walut. No to tak jak w kantorze. W kantorze dolar kosztuje 2 mońki. Tyle trzeba zapłacić, żeby go kupić. Kiedy chcemy sprzedać, dostaniemy za 1 dolara nieco mniej, bo 1,9 mońka. Ta różnica jest zyskiem kantoru, który handluje walutą. Kursy walut zmieniają się pod wpływem bardzo wielu czynników. Mogą to być wypowiedzi polityków, ogłoszenie danych makroekonomicznych i wiele innych. Bardzo trudno jest przewidzieć kierunek zmian cen walut. Do aprecjacji danej waluty dochodzi wtedy, kiedy zyskuje ona na wartości. Czyli jeśli mońki ulegają aprecjacji, to za 1 mońka otrzymamy... I odwrotnie, kiedy mońki ulegają deprecjacji... Rozumiesz już? Oczywiście. Aprecjacja mońków to nic dobrego. Straciłeś w jej efekcie sporo pieniędzy. No ależ nie dla wszystkich. Jeżeli ktoś w tym samym czasie importował jakieś towary i cena została ustalona w dolarach, to kupił dolary za znacznie niższą kwotę niż wcześniej. Zapłacił w efekcie mniej. Kogoś takiego aprecjacja cieszy. Każdy, kto podejmuje działalność gospodarczą, musi się liczyć z ryzykiem wahań kursowych. Jedni przedsiębiorcy, tacy jak ja, eksportują swoje towary i cieszy ich, kiedy za swoje produkty otrzymają więcej pieniędzy. Inni mają nadzieję, że kiedy importują surowce, cena mońków wzrośnie i zapłacą za importowany towar mniej. Rozumiesz? I że też miałeś takiego pecha. Ale ci współczuję, mój ty biedaku. Ale zaraz. Poczekaj chwilę. Hurra! Ja nic nie straciłem! Hurra! Przypomniałem sobie, ale szczęście! No mów, co się stało? Pamiętasz, jak 2 miesiące temu kupowałem surowce do produkcji moich kółeczek? Pamiętam. Bardzo długo szukałeś dobrego dostawcy. No właśnie. I wczoraj minął właśnie termin zapłaty. Mój bank zrealizował polecenie przelewu.
Kwota była określona w dolarach. Nie straciłem. No jak to? No na eksporcie straciłem, ale zyskałem na imporcie, rozumiesz? No widzisz, zawsze mówię ci, żebyś się nie martwił na zapas.